Pierwszym zagadnieniem, którym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji, to był matematyczny opis ruchu jednostajnego, czyli po prostej ze stałą szybkością i jego graficzne przedstawienie. No i pamiętacie, że chodziło o to, że szybkość, czyli tempo zmian, tempo przyrostu drogi w czasie było stałe. To się oznacza w takiej sytuacji takim słowem constans, stałe z łaciny. Gdzie tu jest Edith Math? Tu jest Edith Math. Bardzo dobrze. I no, pytanie, w jaki sposób możemy z tego na przykład obliczyć, jaki w danym okresie czasu, przyroście czasu, jaki nastąpił przyrost drogi. No i tu chcę się powołać na, być może niektórzy z Was od razu widzą, że to rozwiązaniem tego równania jest takie, taka formuła, że droga to jest szybkość razy czas. Zmiana drogi to jest szybkość razy zmiana czasu, ale chcę się powołać na niesłychanie ważną rzecz, mianowicie na to, dlaczego ludzie wymyślili algebrę. No, wymyślili algebrę dlatego, że wpadli na pomysł, że równania o podobnej formie mają podobną mają podobne rozwiązania. No i jeżeli wielkości proporcjonalne, no wielkości proporcjonalne, y równa się k razy x, no i teraz to y to może być cokolwiek, no na przykład koszt to jest cena jednostkowa razy, o już tutaj muszę jakoś się przesunąć, gdzie bym mógł to napisać? Tu może, tak? Bo to koszt to jest cena jednostkowa razy ilość towaru. Tak? Razy ilość towaru. No, stąd możemy też od razu napisać, że stąd możemy też od razu napisać, że cena jednostkowa to jest, nie wiem, dlaczego to się otworzyło, że cena jednostkowa to jest koszt przez ilość towaru. Przepraszam, bo to przy tej ilości to tam się taka przerwa robi, tak to nie bardzo chcę rozpoznawać polskich znaków do końca. No a to przypomina nam już tutaj tą formułę. No możemy też zapytać, o ile więcej zapłacimy, prawda? Możemy zapytać, o ile więcej zapłacimy, jeżeli weźmiemy więcej towaru. Więcej towaru, prawda? I wtedy... No już mamy, wtedy już mamy dokładnie tę samą strukturę. No i tak jak tu wszyscy wiedzą, że jak się idzie do sklepu i chce się wziąć o kilogram jabłek więcej, to trzeba zapłacić cenę jednostkową razy ilość na kilogram, razy ilość tych jabłek, o ile chcemy więcej, czyli o 1 kilogram. No to stąd wynika też to równanie, że zmiana drogi to jest szybkość razy zmiana czasu. No i rozmawialiśmy przy okazji prawa Archimedesa o tym, że jeśli chcemy to graficznie przedstawić, to wykresem jest linia prosta i to ma interesujące własności, dlatego że no, na którymkolwiek odcinku tej linii prostej byśmy nie policzyli, o ile zmieni się w ciągu 5 sekund, o ile przyrośnie droga, to tak jak tutaj w ciągu 5 minut, przepraszam, bo tu jest czas w minutach, no to w ogóle pochodzi z czasów, kiedy uczyłem w szkole, w której językiem wykładowym był angielski,
5, dlatego ten wykres ma opisane osie w języku angielskim. Tu w ciągu 5 minut droga wzrosła o 100 metrów, tak, z 200 do 300. To jak sobie tutaj przy 45 minutach zobaczymy, no to od 45 do 50 minut przez 5 minut to wzrosło też od 900 do 1000, czyli też o 100 metrów. W związku z tym ten ruch jednostajny ma taką własność, że w jednakowych odstępach czasu rośnie droga o tyle samo. Niezależnie od tego, czy te odstępy czasu mierzymy na samym początku, w środku, czy na samym końcu tego ruchu. No a drugie ważne pojęcie to jest oczywiście prędkość, czy szybkość i prędkość chwilowa. No, szybkość generalnie powiedzieliśmy, że to jest tempo zmian drogi w czasie. No ale popatrzcie, jest zabawna historia, bo można sobie wyobrażać, że ten odcinek czasu, w którym mierzymy, spoglądamy na samochód, który się jakoś tam przemieszcza i patrzymy, ile drogi pokonał, staramy się skrócić aż do zera. No i to jest, wydawałoby się, niebezpieczna procedura, dlatego że to jest zmiana czasu, jest w mianowniku i przez zero dzielić nie wolno. No ale ponieważ samochód się cały czas porusza, czyli cały czas obowiązuje to równanie, że delta S, tak, równa się V razy delta T, no to jak patrzymy na to równanie, to widać, że tu możemy bezpiecznie z delta T robić, z delta T odcinek czasu delta T może być coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy. Jedna sekunda, jedna dziesiąta, jedna setna, jedna tysiączna, jedna dziesięciotysięczna, no bo droga jest proporcjonalna do czasu i tyle samo zmniejszy się ta droga, a ten współczynnik proporcjonalności pozostanie taki sam. No więc szybkość chwilowa to jest szybkość mierzona w ten sposób, że wybieramy ten odcinek czasu jako bardzo, bardzo maleńki. No, jeżeli mamy samochód, no to w tym naszym samochodzie też samochód pokazuje niby szybkość, z jaką jedziemy i to jest szybkość chwilowa, no ale też ona, ten odcinek delta T, w jakim samochód wykonuje ten pomiar, nie jest nieskończenie mały, no bo on pewnie liczy liczbę obrotów kół w jakimś odcinku czasu, mierzy sobie jakoś ten czas, liczbę obrotów kół, znając obwód opony, jest w stanie przeliczyć na przejechaną drogę. No ale to wszystko, wykonanie tych wszystkich operacji zajmuje trochę czasu. Nawet jeśli są mechanicznie wykonywane, a nie cyfrowo. Więc też można powiedzieć, że to, co podaje nam szybkościomierz, to jest bardzo dobre przybliżenie prędkości, szybkości chwilowej, no ale nie jest to ten odcinek delta T, w którym ten pomiar jest wykonywany, ten odcinek czasu nie jest tak naprawdę bardzo, bardzo, mówimy, nieskończenie mały, tylko ma jakąś skończoną długość. No i na końcu oczywiście jest jeszcze, chcę powiedzieć o chwilowej prędkości. Tak? To wielkość wektorowa i równa tempu zmian wektora położenia. Aha, dobrze, to ten wektor teraz się zgubił. No teraz nie chce to mi tu wejść. Aj, jeszcze raz. Dobrze, przepraszam Was najmocniej, ale ten edytor ma swoje tempo zmian wektora położenia przez względem czasu. I to jest prędkość. No i tutaj oczywiście rozróżnienie między prędkością średnią a chwilową jest bardzo istotne, dlatego że rozmawialiśmy na lekcji, był taki przykład, że no jeżeli ja wyjeżdżam rano z domu i wracam po szkole do domu, no to moja średnia zmiana położenia wynosi 0. W związku z tym moja średnia prędkość w tym długim okresie czasu od wyjazdu z domu do powrotu do domu po lekcjach, to wyjeżdżam gdzieś o 7 rano, wracam o 16 w poniedziałki,
licznik jest zero, w związku z tym średnia prędkość jest zero, no ale po drodze oczywiście nakręciłem 2 razy 26 km, bo z mojego domu do szkoły jest 26 km, w związku z tym średnia szybkość jakaś była i w tym wypadku ta średnia szybkość nie jest długością wektora średniej prędkości, no bo wektor, który ma zerową wartość zero, nie może mieć niezerowej długości. Natomiast tak samo tutaj możemy mówić o prędkości chwilowej, to znaczy takiej, w której ta zmiana położenia, mierzymy sobie wektor położenia w kolejnych chwilach czasu, jak ten samochód się przemieszcza, zmiana tego położenia, mierzymy ją w bardzo krótkim odstępie czasu, coraz krótszym, no i znowu z tego samego powodu, co tutaj poniżej, ponieważ jeżeli ten czas jest bardzo krótki, to można przyjąć, że w tym czasie ta prędkość średnia się nie zmienia, no, czyli możemy to rozwiązać, powiedzieć, że delta R to jest prędkość chwilowa razy ta chwilowa, króciutka zmiana czasu. A, no i tutaj bierzemy coraz krótsze odcinki czasu, o coraz mniej zmienia nam się położenie, a ta stała proporcjonalności, która tutaj jest wektorem, to ona w tych coraz krótszych odcinkach czasu, można powiedzieć, pozostaje stała, coraz mniej się zmienia. I taki jest sens prędkości chwilowej, no a tutaj jest, jakby próbowałem powiązać ten rysunek z tym, jak wygląda wykres drogi od czasu. W różnych odcinkach czasu ta droga przybierała w różnym tempie, to znaczy, że pamiętacie, prosta przechodząca przez te dwa punkty, to ilustruje ten ruch, im bardziej ta prosta jest stroma, tym większą szybkość rozwijał samochód na tym odcinku, średnią. No tutaj jechał dość wolno, może był jakiś korek, tutaj nagle przyspieszył, potem znowu zwolnił, a potem może trafił na odcinek autostrady i dał po cylindrach i przyspieszył jeszcze bardziej. Więc na całym tym odcinku jego prędkość chwilowa na krótkich odcinkach czasu była właśnie na każdych kolejnych dwóch odcinkach czasu była różna. Może tutaj miał taką samą, jak już wjechał tu gdzieś na autostradę. Dziękuję bardzo.